Mediatece Memo, prezentacja książki wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Ciało i Społeczeństwo, czyli jak socjologia patrzy na ciało, jak socjologia analizuje ciało, jakie badania z tej perspektywy socjologicznej nad tym ciałem mają miejsce. I to jest nie tylko kwestia tego, że naukowcy zajmują się ciałem, ale warto, żebyśmy my wszyscy popatrzyli na to, jak to ciało w społeczeństwie wygląda, jakie fragmenty życia społecznego odnoszą się do ciała, bo jest ich ogrom i jak się nad tym zastanowimy, to nawet sami zdamy sobie sprawę z tego, jak wiele różnych aspektów życia społecznego jest związanych z ciałem. Ale w tej książce znajdziemy twarde dowody, twarde badania na to, jak to wygląda. I to pozwoli nam też podnieść świadomość tego, jak nasze ciało funkcjonuje na co dzień w życiu społecznym. Ja się nazywam Wojciech Woźniak, będę miał zaszczyt prowadzić dzisiejsze spotkanie. Gościnne progi Mediateki Memo zostały dzisiaj odwiedzone przez czworo socjologów i socjolożek. Troje z nich to autorki, współautorki i redaktorka książki Ciało i Społeczeństwo. Socjologia ciała w badaniach i koncepcjach teoretycznych. O tej książce, o inspiracjach, badaniach i treści będziemy dzisiaj rozmawiać. Moimi gościniami są pani dr Dominika Beczkowska-Owczarek z Uniwersytetu Łódzkiego, pani dr Julita Czernacka z Uniwersytetu Łódzkiego i pani dr Katarzyna Kowal z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Zacznę może od takiego spostrzeżenia, że chyba socjologia w takim najbardziej popularnym oglądzie opinii publicznej kojarzy się przede wszystkim z sondażami, ze słupkami, w sondażowych badaniach popularności partii politycznych, z ankieterami, którzy zawracają nam głowę, na kogo będziemy głosować albo jakie piwo lubimy. Natomiast dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że socjologia jest taką dyscypliną naukową, w której przedmiotem badania może być dosłownie wszystko to, co nas fascynuje, wszystko to, co nas interesuje. I nie ma takiego tematu, nie ma takiego zjawiska społecznego, które nie może stać się przedmiotem zainteresowania badań socjologicznych. Pierwsze pytanie skierowało do wszystkich pań. Będziemy mówić sobie po imieniu, bo się znamy, także żeby nie było też sztuczności. Myślę, że w popularnym oglądzie jest tak, że socjologia to jest nauka, która zajmuje się zbiorowościami. Zajmuje się społeczeństwem, grupami społecznymi, kategoriami społecznymi, społecznościami terytorialnymi. Jak to się stało, że ciało ludzkie, które jest bardzo indywidualne, jest przypisane do każdego z nas jako do jednostki, a stało się tematem badań socjologicznych, w ogóle przedmiotem zainteresowania socjologii? Także ja jeszcze raz chciałam Państwu bardzo przywitać, podziękować Mediatece i podziękować wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego za zorganizowanie tego spotkania, a Wojtkowi za jego prowadzenie. Jak to się stało? Socjologia ciała to jest taka dosyć młoda dyscyplina, subdyscyplina socjologii. No a stało się tak, że socjologowie zajęli się ciałem, no bo miały miejsce ogromne przemiany związane z cielesnością i w ogóle z traktowaniem ciała już od okresu powojennego. Co prawda antropologowie jeździli w różne miejsca egzotyczne, oglądali praktyki też innych kultur związane z ciałem i my socjologowie ciała bardzo sobie lubimy korzystać z tych źródeł. Natomiast przemiany obyczajowe po II wojnie światowej, czy to związane na przykład z życiem seksualnym, czy to związane z na przykład ruchem hipisowskim,
One spowodowały, że zaczęliśmy ciało traktować inaczej, zaczęliśmy się mu przyglądać nie tylko jako takiemu zjawisku medycznemu czy biologicznemu, ale właśnie takiemu zjawisku, które jest uzależnione od tego, w jakiej człowiek funkcjonuje kulturze, jakie są mody, trendy, jakie zjawiska, jakie wychowanie. Nie wiem, czy koleżanki chciały coś dopowiedzieć. Może krótko dodam też, że jak to Zygmunt Bauman określał, że żyjemy w takich czasach płynnej nowoczesności, czy po nowoczesności. I ten wymiar ciała, jeszcze jakbym powiedziała, że stał się taki bardzo ważny dla nas, dlatego że wzrosła po prostu nam świadomość. Czytamy bardzo dużo na temat tego, jak powinniśmy wyglądać dzisiaj. Tak, szczególnie mówię tutaj na przykład o prasie kobiecej, ale jest mnóstwo, słuchajcie, na cały Instagram na tym stoi, więc ludzie dzisiaj przyglądając się mówią, no dobrze, kim jestem. I socjologowie też mówią o takich instrumentach budowania tożsamości, również poprzez ciało, jako konstrukt, który też jest trochę stały, a trochę płynny, czyli trochę się możemy nim bawić. Dzisiaj jestem w takiej sukience, ale potrafię przejść w bojówkę bez makijażu. I wtedy to ciało się odzywa, jak? A na przykład przy tym, jak ktoś mnie pyta, ojej, czy jesteś chora, czy wszystko z tobą okej? Okay? Więc mówię tylko o tym, że my bardzo cieleśnie też na co dzień odbieramy swoje ciało. I myślę, że po prostu ludzie, my wszyscy się tym interesujemy i będziemy dzisiaj mówić też o takich doświadczeniach naszych badawczych w tym zakresie. Dzięki. To teraz na pewno obligatoryjne pytanie do każdego autora, każdej autorki czy każdej redaktorki. Po co ta książka powstała? Jaka była inspiracja do tego, żeby zaprosić grono 15 badaczy do współtworzenia tego tomu? No są takie rzeczy, które muszą się po prostu wydarzyć i po prostu znajdują sobie człowieka, który ma to wykonać. I tak akurat miałam przyjemność w tej sytuacji to być ja. W mojej pracy naukowej spotkałam bardzo wiele fantastycznych badaczek i badaczy, którzy zajmują się różnymi bardzo aspektami cielesnymi, obecnymi, na które wpływają procesy społeczne. To były różne spotkania. To były spotkania w ramach seminariów, konferencji, ale też takich rozmów korytarzowych w różnych sytuacjach naukowych. No i pojawił się taki pomysł, że no nie może tak być po prostu, żeby to wszystko gdzieś tam funkcjonowało sobie samodzielnie. To musi zostać zebrane, to musi zostać spisane. To jest fantastyczny materiał. Poza tym też jest trochę tak, że ja jestem pytana, co to jest ta socjologia ciała, a w ogóle jak to socjologia i ciało. Przecież to są totalnie takie odległe zagadnienia. No ale, no i właśnie, zaczynam tłumaczyć. Dlaczego, w jakich sferach, jakie zjawiska. No i ta książka ma być też taką ściągą, żebyśmy sobie mogli zobaczyć, w jakich sferach na nasze ludzkie ciało wpływają procesy społeczne. A jak to się działo technicznie? No po prostu bardzo często wspaniałe rzeczy się zaczynają od rozmowy. Po prostu zapytałam, kto ze znajomych socjologów i socjolożek chciałby zaproponować rozdział. Opowiedziałam o moim pomyśle na tę książkę i dostałam fantastyczne pomysły. A w chwili, kiedy miałam już szkice rozdziałów, to już po prostu wiedziałam, że muszę to donieść do końca, że ta książka musi powstać, ponieważ wiedziałam, że mam naprawdę tak wspaniałe autorki, autora, że po prostu co by się nie działo, to jest mój obowiązek. Dzięki. Teraz myślę, że warto byłoby posłuchać po prostu o konkretnych tematach, konkretnych polach, którymi zajmują się w swoich badaniach moje interlokutorki. Zacząłem od pytania do Katarzyny. Twój rozdział poświęcony jest ciału choremu, ciału ludzkiemu, które jest nie w pełni sprawne. Dlaczego to jest fascynujący temat dla socjologa? Ja może jeszcze wrócę na chwilkę do tego, co powiedziała Dominika, że socjologia ciała powstała dosyć późno, że jest stosunkowo młodą dyscypliną. No i może byłoby warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego socjolodzy tak długo jednak nie zajmowali się cielesnością, prawda?
dlaczego socjolodzy długo nie zajmowali się socjologią medycyny, socjologią ciała, socjologią choroby, bo stosunkowo długo rzeczywiście zaniedbywali te obszary, traktując społeczeństwo, czyli swój przedmiot badań, jako byt odcieleśniony. Przede wszystkim dlatego, że to wyobrażenie o socjologu było takie, że idealny socjolog ma być, ma starać się być obiektywny, ma nie wikłać się w emocje, a jednak takie obszary jak ciało, medycyna, choroba gdzieś tam kojarzyły się z cierpieniem, z bólem, z uwikłaniem się właśnie w jakieś wartości, w jakieś emocje, czego socjolodzy oczywiście po prostu się wystrzegali, więc stąd tak długie, bardzo, stąd tak długi czas musiał upłynąć, zanim socjolodzy rzeczywiście otworzyli się na ciało. Ja generalnie zajmuję się cielesnością w obszarach medycyny, zdrowia, choroby. Natomiast dlaczego mnie fascynuje ciało chore? Myślę, że z trzech powodów. Po pierwsze, interesuje mnie nie tyle to ciało chore jako taki byt biologiczny, który nie spełnia jakichś norm biologicznych, ale ono mnie interesuje o tyle, że ja nie pytam swoich badanych o to, jakie objawy panu czy pani towarzyszą w chorobie. Ja pytam o to, jakie znaczenie pani przypisuje takim objawom, jakie są pana interpretacje tej choroby, jakie są pozamedyczne teorie na temat przyczyn tej choroby. To są bardzo ciekawe pytania. Natomiast o objawach choroby my możemy przeczytać z różnych podręczników medycznych i ja, idąc do swoich badanych z konkretnej grupy chorych, wiem, znam te objawy. Natomiast przede wszystkim interesuje mnie ta podmiotowa perspektywa chorego, tak? To, co on przeżywa, jak on tej choroby doświadcza i jak on w tym doświadcza swojego ciała. Mnie bardzo fascynuje właśnie to spotkanie z chorym. Świat chorego jest bardzo ciekawy. On jest dla mnie fascynujący z dwóch względów, dlatego że on jest pełen frustracji, niepewności, bólu, smutku, ale jest też pełen siły, nadziei, determinacji. I to, co jest w tym świecie piękne, to właśnie to, że to zmaganie się chorego cały czas z samym sobą. Zmaganie się chorego z otoczeniem, które nie zawsze go wspiera w tej walce z chorobą. To jest fascynujące dla mnie, jako socjologa na pewno. Profesor Antoni Kępiński, wybitny psychiatra, powiedział kiedyś, że świat ludzi chorych jest o wiele bardziej fascynujący i ciekawy niż świat ludzi zdrowych. Bo przeżycia tych drugich w obliczu przeżyć chorych okazują się nijakie, wątłe, mdłe. I na pewno ten kontakt z chorym jest dla mnie tak fascynujący, dlatego że on mocno uczłowiecza. On mnie zmienia, on mnie rozwija jako człowieka. Po drugie, chcę jeszcze powiedzieć, że fascynują mnie chorzy, dlatego że każdy z chorych, nie spotkałam dwóch takich samych chorych, dwóch chorych, którzy by przeżywali swoją chorobę, mimo że jest to ta sama jednostka chorobowa, w taki sam sposób. Każdy chory to jest zjawisko zmienne, to jest zjawisko bardzo indywidualne, to jest sytuacja, w której ja jestem zaskakiwana po prostu tymi doświadczeniami. To po drugie, więc ta różnorodność świata chorych mnie bardzo fascynuje, bo sposób przeżywania choroby zależy od samej choroby. Co jest ciekawe, nie ma takiej subdyscypliny w socjologii jak socjologia choroby przewlekłej, bo nie ma jednej socjologii choroby przewlekłej, tylko jest wiele socjologii chorób przewlekłych, poszczególnych chorób przewlekłych. Ponieważ właśnie ten świat chorego, te doświadczenia chorego zależą od tego, jaki to jest rodzaj choroby, na jakim etapie ta choroba jest, jakie objawy jej towarzyszą, czy ten chory jest zaopiekowany przez system opieki zdrowotnej i w jakim stopniu jest zaopiekowany, czy ten chory ma, czy nie ma wsparcia, czy nie ma wsparcia społecznego. I trzeci, ostatni powód, dla którego mnie fascynuje choroba czy niepełnosprawność, to jest samo ciało, które jest inne, które nie wpisuje się w te właśnie społeczne i kulturowe standardy ciała estetycznego, pięknego. Ono jest szpetne, ono jest niesymetryczne, nieharmonijne, niekompletne. Ale ono przez to właśnie jest skazane na taką społeczną i kulturową niewidzialność. I ja bardzo często, idąc do moich chorych, którzy są na przykład chorymi na choroby rzadkie, słyszę wyrazy wdzięczności i podziękowanie za to, że ja się nimi zainteresowałam, że zainteresowałam się tą grupą chorych, którzy są po prostu skazani na to, że są w społeczeństwie nieobecni.
sobie myślimy, ciało to każdy, no mniej więcej wie, o co chodzi, co to jest ciało, ale tak naprawdę jak patrzymy z tego socjologicznego punktu widzenia, to już ta definicja nie jest taka oczywista i zaczynają się pojawiać różne inne aspekty. No to ciało, czyli co? No właśnie, ciało, czyli co? Nam się najczęściej ciało kojarzy z takim medycznym, biologicznym zjawiskiem. Tak w naszej kulturze o ciele się myśli, ale okazuje się, że nie do końca tak jest. Nam się wydaje, że ciało się właściwie kończy tam, gdzie nasza skóra, prawda? Że społeczeństwo, kultura i ciało to są takie kompletnie odmienne, takie stojące naprzeciw, właściwie w kontrze do siebie zjawiska. No jak się okazuje, nie jest tak. Jest bardzo wiele sfer życia, takich jak sport, jak praca, jak sfera piękna, religii, jedzenia na przykład, czy seksualności, gdzie nasze ciało umożliwia nam realizowanie bardzo wielu takich ról społecznych, różnych zadań, ale ciało jest też bardzo ważnym czynnikiem budowania naszej tożsamości. Czy to tożsamości związanej z płcią, czy tożsamości związanej na przykład z etnicznością. Więc bardzo wiele takich społecznych, kulturowych aspektów jest zaklętych w naszym ciele. To, co robimy ze swoim ciałem, na przykład co jemy, czy stosujemy diety związane z religią, czy nie? Czy powstrzymujemy się od jakichś czynności cielesnych, na przykład od tatuowania ciała, albo wręcz odwrotnie, tatuujemy ciało, dlatego że chcemy w jakiś sposób pokazać ten tatuaż jako wizytówkę właśnie naszej tożsamości. Ciało też zawsze wchodzi w kontakt z innymi osobami. Nawet jak stoimy na przystanku, to zawsze sobie wyliczamy, czy nie stoimy za blisko, czy się za długo nie patrzymy na tą osobę, prawda? Ciało zawsze komunikuje się, dlatego jest ciałem społecznym. Jak się socjologia zajmuje ciałem? Tymi wszystkimi aspektami analizuje to... Ja się zaczęłam zastanawiać, na ile ciało jest nasze własne, a na ile jest społeczne? No ciało zawsze było społeczne, tylko teraz nam się tak wydaje, że jest nasze własne. Dlatego zawsze było społeczne, że zawsze było uwikłane w kulturę, zawsze było uwikłane w to, co robimy, w to, jak wyglądamy, w to, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, w to, co jemy, w to, jaki uprawiamy sport, jakie wykonujemy prace fizyczne. Zawsze tak było. Więc ciało zawsze było społeczne, nasze jest coraz bardziej, dlatego że style życia są coraz bardziej takie indywidualne, coraz bardziej możemy sobie wybrać ten styl życia, tak? Więc coraz bardziej możemy też sami o tym decydować. Natomiast to, że ono jest tylko nasze, to jest złudzenie. Nie, to widzimy nawet w takich dyskusjach politycznych dotyczących szczepionek, przymusowego szczepienia, dotyczących aborcji, dotyczących różnych procedur medycznych, czy na przykład diety, czy wyglądu kosmetyków i tak dalej, że te jednak normy społeczne są, no i od pewnego momentu też są one egzekwowane, prawda? Na przykład, gdy trzeba osobie ubezwłasnowolnionej wykonać operację, wtedy to już nie jest jej ciało, decyduje o tym ktoś inny. Czy to jest kwestia zależna od płci? Wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista, ale jak to jest? Czy ma znaczenie, czy to ciało jest męskie, żeńskie? Jak tutaj się to plasuje w społeczeństwie? No jak pisaliśmy książkę, to ku mojemu zaskoczeniu kwestia płci właściwie pojawia się w każdym rozdziale. Tak, czy jest to sport, czyli sposoby uprawiania sportu, ale też na przykład ocenianie wykonania jakiegoś zadania sportowego. Czy jest to praca, która może być wykonywana przez kobiety lub mężczyzn. Zauważmy, że w zawodach zdominowanych przez kobiety, takie jak stewardesa czy modelka, zawsze mamy podane maksymalne normy, czyli musisz mieć co najwyżej jakąś wagę, co najwyżej jakiś wzrost, tak? W takich zawodach zmaskulinizowanych z kolei mamy odwrotnie. Strażak, czy żołnierz, czy policjant musi mieć co najmniej jakiś wzrost, co najmniej jakąś wagę, wykazywać się co najmniej jakąś siłą fizyczną, prawda? No i najczęściej te normy nie dotyczą wyglądu, a w zawodach sfeminizowanych, szczególnie w usługach, one dotyczą tego wyglądu. To są oczywiście normy piękna, czyli to, do czego jesteśmy socjalizowani, czyli wychowywani już od najmłodszych lat, czyli to, że dziewczynki bardzo zwracają uwagę na swój wygląd. Są badania wskazujące, że nawet 8-9-letnie dziewczynki chcą się odchudzać,
prawda? Wśród chłopców to nie występuje, natomiast no, nie miejmy złudzeń, że oni są bezpieczni. Myślę, że ten sektor zarówno kosmetyczny, dietetyczny rynku, jak i na przykład związany z chirurgią plastyczną, chirurgią estetyczną, też coraz chętniej sięga po męskie ciało. Czy to jest sytuacja, w której, nie wiem, my musimy walczyć z tym, co się dzieje w kulturze, w społeczeństwie i co dotyczy ciała? Czy musimy się z tym pogodzić, bo innej drogi nie ma? Jakie są wnioski? Mój taki wniosek na prywatny użytek to jest trochę taki, że najważniejsze to jest to, żeby sobie uświadomić te procesy. Jeżeli te wszystkie aspekty życia związane z ciałem, one są bardzo często uważane przez nas za oczywiste. Bo tak było zawsze, prawda? Że to jest oczywiste, że my coś robimy. Jeżeli my sobie uświadomimy, że to jest kwestia norm kulturowych, reguł, zasad, albo mody, albo nacisków ze strony marketingu różnych firm, no to wtedy okazuje się, że możemy po prostu się zastanowić, czy chcemy to robić, czy nie chcemy tego robić. Myślę, że na pewno mamy dzisiaj większą swobodę, jeśli chodzi o ciało, jeśli chodzi o różne sfery życia związane z cielesnością. Jedzenie, seksualność, sport, praca, religia narzucają nam jakieś tam reguły, natomiast możemy od nich odejść, możemy realizować je w różnym stopniu. Dla mnie pierwszym i najważniejszym punktem jest właśnie uświadomienie sobie, że podlegamy tym procesom i że to, co się dzieje z naszym ciałem, co robimy z naszym ciałem, nie zawsze jest oczywiste i naturalne, tak jak nam się mogłoby wydawać. Ta książka to jest droga do uświadomienia, to jest taki sposób na to, żeby ci, którzy może się nie zastanawiali albo się zastanawiali, ale nie mieli twardych dowodów, twardych badań, teraz mieli się na czym oprzeć? Dla mnie ta książka oczywiście jest bardzo ciekawa ze względów naukowych, natomiast wiem od osób, które nie zajmują się naukami społecznymi, że rzeczywiście to jest taka książka, która może pokazać, w jak wielu sferach życia społeczne normy, kultura wpływają na ciało. I to jest dla mnie bardzo taki miły wniosek, że my piszemy o badaniach, które nas zajmują w takiej pracy naukowej, a czytelnicy niezwiązani z nauką są w stanie tam odnaleźć dla siebie no nie tylko wiedzę, ale być może także właśnie takie informacje uczulające na to, w jaki sposób patrzeć na to ciało. No zapewne trochę bardziej łagodnie niż teraz na nie patrzymy, bo mamy bardzo duże wymagania wobec swoich ciał. Także taki czytelnik nienaukowy może znaleźć tam też odnośnik, takie kwestie odnośnie bardzo różnych sfer swojego życia.